dziale cukiernia pracuję 27 lat jako brygadzistka. Surowcem krówki jest śmietana, mleko w proszku, cukier. Przeżołądek do serca. To jest historia stąd, ponieważ składniki, których używamy, są składnikami stąd. Mam tu na myśli składniki mleczne, czyli mleko, śmietankę, mleko w proszku. I to są nasze składniki, to są od naszych dostawców, od naszych krów i dlatego to są krówki z naszego rejonu. Gotuję masę krówkową. Jeżeli to odparuje tam śmietanka, woda, to później dodajemy syrop skrobiowy. Jeżeli już zrobi się konsystencja, to wylewamy na stoły chłodnicze. Zawsze to chłodzi się tak do 30 minut. Jeżeli już jest chłodna masa, to kroimy na kwadraty i następnie idzie na walcarkę, wałuje tę masę i w paseczki. Na deskę kładzie się i następnie zawija się w papierki. Jest to produkt, który odnawia dziedzictwo gospodarcze. Robimy w naszym zakładzie już ją ponad 30 lat. Zdecydowaliśmy, żeby napisać projekt, którym moglibyśmy się posiłkować pieniędzmi unijnymi na polepszenie produkcji cukierków krówka. Jest to produkt, który w tej chwili przenieśliśmy z półki ze słodyczami do produktów nabiałowych, żeby klienci mogli w nabiale kupić słodycze. Robimy go od ponad 30 lat. Większą tą produkcję robimy. Coraz bardziej się cieszymy, robimy bardzo dużo reklamowych. No, wkładamy serce po prostu w ten produkt i myślę, że on będzie robiony i będziemy kontynuować i rozwijać. Ciągle naturalny i ciągle zdrową krówkę. Trzeba serce wkładać, prawda? Na kilogram krówek wchodzi 60 sztuk. Lubię tę pracę, no po prostu lubię. Bardzo mi się podoba. Słodka praca, bardzo słodka.